Siema, to bardzo śmieszny track. Mamy tutaj 0x34has. Mamy tutaj prosty reverse engineering, mamy tutaj poziom easy. No i z opisu wynika, że w tym zadaniu musisz rozwiązać proste zadanie związane z reversingiem, przynajmniej z plik binarny, aby odkryć hasło. Mogą obowiązywać środki zapobiegane reverse engineeringowi. Mamy flagę, także pobieramy sobie pliczek i zaraz go skopiuję. Okay. No i kopiujemy go sobie z mojego źródła. Ty się nazywasz Haz, tak? H0XHaz. No i patrzę na początek, co to jest. Jest to ELF z jakąś nieznaną architekturą. Odpalamy Temia Password. Patrzymy sobie ltrace. O! Ciekawe. Zobaczmy, co to jest w takim razie. Bo powiem szczerze, dziwne, że się nie da. To nie ma żadnych w takim razie szerowanych tych library. Obfuscate shellcode and unicode trick. Jakiś trick. Zobaczmy pentester block. Bla 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 bla. Where is this error? Here. O, na szczęście nie słyszycie, jak to dziecko krzyczy na ulicy. Piąty byte definiuje to też 32, 364 i szósty byte takie coś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 0201, chłopak. Zobaczmy. Hex edit or. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak? Jak się to zapisuje? X? Yes? Coś się zmieniło? Takie coś się zmieniło. Zobaczmy teraz ltrace naszego pana. Tell me a password. Test. I don't think so is correct password. It's incorrect, I don't know. Czyli, że to nie jest teraz tak od ręki, jakby to powiedzieć. A jak będę dał. Ojejku. CyberChef. Teraz widzimy, te wszystkie biblioteki tam działają i tak dalej, także. Oj, już myślałem. Szkoda. I don't think so. Jakaś dzidra może? Kurde, serio? Nie ma tutaj czegoś takiego prostego? No nie ma. Chyba, że to jest to hasło. Bo tu wygląda takie dwa stringi. Możemy zobaczyć jeszcze. Niestety to nie jest to hasło. Także zobaczymy sobie. Naham i my jesteśmy w THM 0x no i naszego haza. Tak jest. Przeglądamy, przepraszam, przeglądamy, przeglądamy. Analyze. Analyze. Mamy jakiegoś maina. Ojejku, nie wiemy, który to main. Okej, okay, tutaj coś było fajnego, trafiłem chyba. Can you crack me? O, tu mamy coś, co wygląda jak hasło nasze. To. Zapiszmy to sobie jako nieczar. Tak jak było. Okej. Okay. Wygląda bardzo podobnie do tego, nie? Incorrect. Czyli to się gdzieś tam skleja jeszcze. Zobaczmy sobie, jak to się gdzieś skleja i załóżmy, że to jest to samo, to będzie jakoś pass 2. Czyli nazwiemy cię, to było ly? Pass part 2. Co to jest?
To jest jakieś też małpa z czymś, a to jest L. Dobra, teraz czy tu. O, tu jest pas 2, lokal C. Nie wiemy, gdzie to jest. To jeżeli jest różne od tego break. Lokal C plus 1. While true. Słuchajcie. Małpa ITS. Trochę inaczej. Teraz wracam. Dobra, pogadałem sobie chwilę z kolegą. Kolega się nazywa ChatGPT. I on mi powiedział, że tutaj hasło to jest ta wartość, ale ono jest jakby odwrócone, taki reverse na tym jest. Także jest to coś takiego. Zobaczmy, czy ma rację. Oczywiście, że nie ma, bo GPT ma kurwa downa. Ale samo to, że tam jest reverse, to mnie coś zaciekawiło. I wziąłbym sobie to i zrobił reverse. A tu jest jakiś znak, widzicie? To mnie najbardziej ciekawi. Z tego wszystkiego. I to było jako incorrect. A tu mu czegoś brakuje, widzicie? Kurde, czego ci brakuje? Te mamy małpę, to nie. Chwileczkę. Tutaj może bym wziął tego GPT i posłuchał go troszkę, co mamy tutaj, ale dostosujmy to do tego. Czyli mamy to. I GPT mi mówi, że to jest 2 małpa, coś 0,25 małpa FG. Czyli ja bym wziął sobie w ogóle to, które było wtedy, i zakończył na tym FG. Zobaczmy teraz, czy się uda. It is correct. I don't think so. A, już myślałem, że to jest correct. Fuck, szkoda. No dobra. Szkoda, szkoda. Ale tutaj mieliśmy jeszcze inne zmienne, na przykład właśnie tą i lokal 12. Tu mamy L, a tu mamy małpa to. Dobra, czyli weźmy sobie to jako czar. Dajmy znowu reversa. No i dobra, ustawmy sobie takie hasło. Wstawmy to. Teraz ustawmy to. No i teraz nasz ostatni znak, czyli to. Kolejność całkowicie z dupy. Wyglądało to na przykład. Nie wiem, tu bym dał part 2. Part 2,2. I ostatni znak, jaki tutaj mamy, to jest L, a L reverse L daje L. O, well done. Aha, to jest flaga? O, tak, pasuje. Okej. Okay. Dzięki za uwagę tego łopatologicznego odcinka. Cześć.